W Europie niemieckie natarcie na Związek Radziecki także utknęło. Winą za ten stan rzeczy Hitler znów obarczył Göringa. Straciwszy zaufanie do szefa Luftwaffe, Führer postanowił sam kierować działaniami niemieckiego lotnictwa. Nowy plan zakładał ataki na konwoje transportujące przez Atlantyk zaopatrzenie dla Wielkiej Brytanii. Tym, co miało zapewnić sukces III Rzeszy, była nowa, cudowna broń. Zrzucane z samolotów torpedy, które zmierzały do celu, napędzane własnym silnikiem. Od roku 1942 do końca wojny niemiecki przemysł wyprodukował ponad 10 tysięcy takich torped. Ale ich użycie nie było łatwe. Aby wykonać zrzut, trzeba lecieć odpowiednio nisko i stosunkowo powoli, aby torpeda nie rozpadła się w chwili uderzenia o wodę. Rzecz w tym, że lecący nisko i wolno samolot jest łatwym celem dla obrony przeciwlotniczej. W roku 1943 Luftwaffe otrzymało kolejną cudowną broń. Zdalnie sterowane bomby zwane Fritz X. To był pierwowzór współczesnej broni precyzyjnego rażenia. Bombardier obserwował tor lotu bomby, aby radiowo naprowadzić ją na cel. Wszystko było pod jego kontrolą. We wrześniu 1943 roku, gdy Włochy przeszły na stronę aliantów, zdalnie sterowanych bomb użyto do ataku na włoskie okręty. Dwa pociski Fritz X zatopiły dumę włoskiej floty pancernik Roma. W wyniku tego ataku zginęło ponad 1300 marynarzy. Mimo to bomby Fritz X nie stały się cudowną bronią III Rzeszy. Od początku pojawiło się wiele problemów. Potrzebni byli wyszkoleni bombardierzy, zdolni naprowadzić pocisk na cel. Poza tym sygnały radiowe sterujące lotem bomby mogły być zagłuszane przez atakowane okręty. Tak jak z każdym nowym rozwiązaniem technicznym, wiązało się z nim mnóstwo problemów. Latem 1943 roku ta cudowna broń nie powstrzymała konwojów płynących do Wielkiej Brytanii. Tymczasem naloty aliantów niszczyły niemiecki przemysł. października 1943 roku. Bombowce amerykańskiej 8. Armii Powietrznej startują do drugiego wielkiego nalotu na Schweinfurt i znajdującą się tam wytwórnie łożysk kulkowych niezbędnych do produkcji samolotów. Ale na wyprawę czekały w powietrzu samoloty Luftwaffe. Do obrony Schweinfurtu ściągnięto maszyny z całych północnych Niemiec i okolic Berlina. Niemcy rzucili do walki wszystko, co mieli. Ich znakomite, świetnie uzbrojone myśliwce zdziesiątkowały nadlatujące bombowce. Straty były tak wielkie, że 14 października nazwano Czarnym Czwartkiem. Amerykanie stracili 65 bombowców i prawie 650 ludzi z ich załóg. Lecz to zwycięstwo było dla Luftwaffe bardzo kosztowne. Zakłady w Schweinfurcie zostały zniszczone, co spowodowało zmniejszenie produkcji samolotów. Co więcej, Amerykanie zestrzelili około 30 niemieckich myśliwców. W efekcie Luftwaffe miała coraz mniej doświadczonych w boju pilotów. Tych, którzy jeszcze zostali, było za mało. A sytuacja wkrótce się pogorszyła. Amerykanie skonstruowali myśliwiec, który miał zmienić losy wojny w powietrzu. I zaraz dowiemy się, dlaczego.
Czyż nie jest piękny? P-51 Mustang, jedna z moich ulubionych maszyn. Moim zdaniem to właśnie te samoloty zmieniły przebieg wojny. Mustang jest podobny do innych myśliwców II wojny światowej, takich jak Messerschmitt, Hawker Hurricane czy Spitfire. Tamte maszyny projektowano jednak w połowie lat 30., tę w latach 40. To wielka różnica. Spójrzcie na to skrzydło. To tak zwany profil laminarny, co znaczy, że górna powierzchnia płata ma taki sam kształt jak dolna. Wcześniej dolna powierzchnia była prawie płaska, a górna wypukła. Opływ laminarny to mniejszy opór powietrza, czyli większa szybkość. Muszę przyznać, że w kabinie jest znacznie więcej miejsca niż w Messerschmitcie czy Spitfire'ze. Ciekawe, że początkowo uznano tę maszynę za niewypał. Miała tak słabe osiągi, że amerykańskie lotnictwo wcale jej nie chciało. Ale Mustangi zaprojektowano na zamówienie Brytyjczyków, którzy także nie byli zachwyceni. Dopiero gdy zamontowano w nich angielskie silniki Rolls-Royce Merlin 61, osiągi poprawiły się. Na wysokości 11 tysięcy metrów maszyna osiągała prędkość 730 km na godzinę. Ale wraz z poprawą osiągów zwiększało się zużycie paliwa. Wcześniejsze Mustangi miały po dwa zbiorniki zamontowane w skrzydłach, a ich zasięg wynosił zaledwie 730 km, czyli niezbyt wiele. Ale po dołożeniu trzeciego zbiornika w kadłubie za kabiną oraz dodatkowych odrzucanych zbiorników podskrzydłowych, Mustang mógł dolecieć z Anglii do Berlina i z powrotem. A to było coś. Luty 44 roku. Alianci planują serię nalotów mających zniszczyć niemieckie wytwórnie lotnicze, aby w ten sposób zapewnić sobie panowanie w powietrzu. Operacja nosi kryptonim Argument. 800 bombowców RAF-u ma wystartować do nocnego nalotu na montownię samolotów w Lipsku. Potem ponad 1000 maszyn amerykańskiej 8. Armii Powietrznej ma prowadzić dzienne bombardowania różnych celów na terenie całych Niemiec. W ciągu kolejnych 5 dni alianckie samoloty miały zrzucać bomby na wytwórnie lotnicze, m.in. w Gocie, Augsburgu, Stuttgarcie czy Ratyzbonie. Operacja Argument miała na celu sparaliżowanie produkcji przemysłu lotniczego III Rzeszy. Naloty miały być prowadzone w dzień i w nocy. Okres trwania operacji nazwano Wielkim Tygodniem. 25 lutego 1944 roku. Na niebie nad Niemcami trwa jedna z największych bitew lotniczych II wojny światowej. W ciągu tych 5 dni Luftwaffe straciła ponad 500 samolotów, a alianci 28. Wielki tydzień był katastrofą dla Luftwaffe. Na niemieckie wytwórnie lotnicze spadło łącznie ponad 18 tysięcy ton bomb. To więcej niż Luftwaffe zrzuciła na Londyn w trakcie całej bitwy o Anglię. Zniszczono 70% niemieckich wytwórni lotniczych, a lotnictwo alianckie wykazało swoją wyższość w kwestii wyszkolenia pilotów oraz możliwości maszyn. Najgorsze jednak było to, że zginęło wielu doświadczonych niemieckich pilotów.